W 2014 roku Bielawa pozyskała z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynówek, 3 miliony złotych. Pieniądze miały być wykorzystane na dofinansowanie modernizacji ulic. Według tych szacunków do inwestycji miasto dołożyłoby z własnego budżetu niewiele ponad 4,5 miliona złotych. Niestety nie wykonano wówczas pełnego kosztorysu, który pozwoliłby na oszacowanie kosztów w oparciu o rynkowe realia. Przetarg okazał się bolesnym zdarzeniem z rzeczywistością. No jednak okazało się po przygotowaniu, po przejęciu władzy przez burmistrza Łyżwę, okazało się, że nie ma kosztorysu kompletnego, bo część kosztorysu była. Na to zadanie musieliśmy wydać 14 tysięcy złotych w styczniu, żeby ten kosztorys uzupełnić. Okazało się, że po tym uzupełnieniu kosztorys ofertowy wyniósł prawie 18 milionów złotych. W wyniku przetargów ogłoszonych przez gminę w 2015 roku okazało się, że najniższe oferty złożone przez firmy budowlane sięgnęły nie 8, ale kilkunastu milionów złotych. W tej sytuacji Bielawa musiałaby wydać z budżetu nie 4,5, ale nawet 11 milionów złotych, czyli prawie 80% wartości inwestycji. Na taki wydatek miasto nie mogło sobie pozwolić. Burmistrz podjął więc niezbędne działania, by nie stracić dotacji i dostosować zakres inwestycji do rzeczywistych możliwości finansowych gminy. Część tych dróg nie jest w takim stanie, że wymaga natychmiastowej remontu. Oczywiście nie straciliśmy tych pieniędzy, bo w tej chwili dofinansowanie jest w proporcji 40% do Skarb Państwa, resztę z własnego budżetu. Wspomagane jeszcze Starostwo Powiatowe i gazownia i będziemy to realizować. W tym zakresie zrobiliśmy te drogi, które naprawdę wymagają tego naprawdę pilnego remontu. To nie znaczy, że nie będziemy tego realizować. Będziemy to realizować, ale na przyszły rok, za 2 lata. Górna Bielawa jest w gorszym stanie, jeżeli chodzi o substancję drogową. Tam musimy się nad tym pochylić. Planujemy rondo na Placu Kościelnym w przyszłym roku wspólnie z marszałkiem. Te oszczędzone pieniądze pozwoliły nam na dofinansowanie zakupu jeziora. Także w efekcie ta inwestycja, mimo że okrojona, ona nam się opłaca w dwójnasób. Dzięki dobrej współpracy z wojewodą dolnośląskim Tomaszem Smolarzem udało się skorygować poprzednio złożony wniosek i uzyskać akceptację Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Większość to jest w ciągu, czyli od ulicy Sikorskiego do liceum, ulica 1 Maja, to jest ta szeroka część, to jest bardzo zniszczona i tam będzie najwięcej miejsc postojowych. Później wjeżdżamy tą inwestycją w część ulicy Chorbrego do Grota Roweckiego i w najgorszym stanie jest w tej chwili ulica Westerplatte w tym kwartale, to robimy ją całą aż do obwodnicy, do Sikorskiego i następne Sobieskiego, bardzo, bardzo ważna tam, bo tam jest bardzo ciasno, nie mamy parkowania, tam jest dużo miejsc parkingowych do wykonania. No i najważniejsza część tego zadania to jest rondo przy banku na sygnalizacji świetnej. No sygnalizacja świetna, proszę Państwa, to już jest, no niestety w takich miasteczkach to jest przeżytek, bo to jest spowolnienie ruchu. To jest to, że i tam jest masa kolizji, kilkadziesiąt kolizji w końcu w ostatnich kilku latach, dlatego to nam usprawni ruch i ten fragment miasta będzie zrobiony tak, jak należy. Wartość zadania po przetargu to około 4 miliony złotych, a miasto dołoży do modernizacji jedynie połowę tej kwoty. Prace budowlane mają się zakończyć do końca grudnia 2015 roku.